Cześć kochani, tu Ania Pastuszka i kanał do schrupania. Moi drodzy, na pewno widzieliście już u Cyber Mariana, jak wygląda przygotowany przeze mnie rosół. Dzisiaj opowiem Wam, jak przygotować w domu, w czasie pandemii, najpyszniejszy rosół, jaki jedliście. Zaczynamy! Przygotować dobry rosół potrzebujecie 4 litrów zimnej wody. To zawsze musi być zimna woda, inna nie wchodzi w grę, dlatego że po prostu Wasze mięso od razu się zamknie i smak zostanie w mięsie. A robiąc rosół chodzi nam o to, żeby smak przeszedł właśnie do zupy, prawda? Oczywiście, że tak. Ja używam 4 litrów zimnej wody. Do takiej ilości wody potrzebne Wam będą jakieś kilogram do 1,5 kg mięsa. Najlepiej, żeby to było różnorakie mięso, na przykład indyk, kurczak i na przykład jakaś wołowina. Fajne jest to, żeby używać mięs, które mają sporo kości i skórek, dlatego że dzięki temu Wasz rosół będzie bogaty w kolagen i wiecie, taki treściwy. Kolejną ważną rzeczą przy przygotowaniu najlepszego, najpyszniejszego rosołu jest to, żeby w Waszym rosole znalazło się dużo warzyw. I tak, jak użyliście 1,5 kg mięsa, tak samo teraz musicie użyć około kilograma do 1,5 kg warzyw. Niech to będzie marchewka, seler, pietruszka i koniecznie, oczywiście, cebula. Cebula musi być w rosole. Oczywiście cały przepis znajdziecie w opisie pod filmem. Kolejne ważne rzeczy. Mój rosół właściwie przyprawiam niewielką ilością przypraw. Na taki garnek rosołu dodaję jakieś 8-10 ziaren ziela angielskiego oraz jakieś 5 do 8 liści laurowych. Naprawdę nie żałujcie sobie przypraw. Przyprawę dodaję do zimnej wody z mięsem. Wtedy mam gwarancję, że przez ten długi czas gotowania oddadzą smak bulionowi. No i co? Wrzucacie to mięso i gotujecie je w zimnej wodzie z przyprawami. Ja mniej więcej po chwili gotowania dodaję też do tego rosołu cebulę właśnie ze skórką, żeby nadała rosołowi świetny kolor. Po jakiejś godzinie gotowania do mięsa dodaję warzywa, pokrojone i obrane oczywiście. Chodzi nam o to, żeby warzywa były pokrojone na średniej wielkości kawałki, żeby po prostu nie rozgotowały się w trakcie gotowania, a oddały smak zupie. Myślę, że optymalny, odpowiedni czas na gotowanie rosołu to jakieś 2 godziny, czyli godzinę gotujecie samo mięso, potem godzinę gotujecie zupę z warzywami. Jak ja przyprawiam rosół? Rosół, słuchajcie, przyprawiam odrobiną na przykład soli i pieprzu. Można też użyć na przykład takich suszonych warzyw, które nazywają się taką przyprawą uniwersalną, ale samą warzywną, bez jakichś takich różnych wzmacniaczy. Są to po prostu suszone, zmielone warzywa, taka jest, przyprawa jest spoko, jeżeli lubicie, wiecie, taki smak trochę umami. Co może Was martwić w trakcie gotowania rosołu? Jeżeli na powierzchni zupy pojawią się tak zwane szumy, wiecie, takie mało estetyczne kawałki białka, które pływają po powierzchni, możecie je zebrać łyżką, ale nie musicie. Te szumy, te kawałeczki, po prostu po ugotowaniu rosołu, one opadną na dno, jak sobie studzicie. Możecie też po prostu koniec końców rosół przelać przez sito, jak już go ugotujecie. Ja zazwyczaj zbieram te szumy, bo one mi się gdzieś nie podobają i zazwyczaj nie przelewam przez sito rosołu, gdyż mi się nie chce. Ale możecie to zrobić. Polecam Wam, jeżeli teraz macie dużo czasu, naprawdę możecie się tym zająć, możecie przelewać nawet 10 razy taki rosół przez sito. Jeśli chodzi o mięso do rosołu, jak stworzyć taką dobrą, odpowiednią bazę, która Wam da taki, wiecie, super ekstra rosołeczek jak u babci? Otóż, najważniejsze jest to, żebyście mieszali różne rodzaje mięsa. Wspominałam o tym, że fajnie, gdyby to był jakiś drób i jakaś wołowina. Więc z drobiu polecam Wam najbardziej mieszankę kurczaka i indyka oraz kurczaka i kaczki. Kaczka z indykiem sprawia, że rosół jest bardzo mdły po ugotowaniu i na przykład mi nie smakuje. Zawsze fajnie, żeby to była jakaś też wołowina, na przykład jakiś szponder albo coś z kosteczką, na pewno coś z kosteczką. Czego używam do rosołu, jeżeli chodzi o kurczaka? O kurczaka używam albo po prostu całego kurczaka pokrojonego, albo na przykład porcji rosołowej. Może to też być na przykład szyjka z indyka. Mogą to też na przykład być skrzydełka z kurczaka. Naprawdę, słuchajcie, jest sporo tych różnych porcji rosołowych, które możecie dostać na mieście i większość na pewno się sprawdzi. Jeżeli macie dostęp do ekologicznego kurczaka, tego Wam polecam, bo wtedy wasz rosół będzie po prostu zabójczo smaczny. No kochani,
Jeżeli chcecie robić teraz rosół, to jest idealny moment, żeby się za to zabrać i żeby się nauczyć robić pyszny, dobry, domowy rosół.